uroczystość nadwiedzin Matki Bożej znaku figury fatimskiej. Objawienia Matki Bożej 10-letniej Lucji, 9-letniemu Franciszkowi i 7-letniej Hiacyncie miały miejsce w Portugalii od 13 maja do 13 października 1917 roku. Portugalia tamtych czasów była miejscem zaciekłej walki z Kościołem. Od 1911 roku, to jest od chwili uchwalenia ustawy o rozdziale Kościoła od państwa, głoszono, że w ciągu dwóch pokoleń katolicyzm zniknie całkowicie z Portugalii. Dzisiaj przyjmijmy to szczególne nawiedzenie naszej Matki i Królowej w duchu modlitwy i w oddaniu naszych serc. Przybyliśmy z bliska i z daleka, ale tu jesteśmy razem. Jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy Kościołem. Obyśmy tu doświadczyli tego błogosławionego daru jedności. Długo szukaliśmy właściwych słów, by Cię godnie powitać, Fatimska Pani, i nie mogliśmy znaleźć innych, oprócz tych prostych, ale jakże cudownych słów. Ave Maria. Kapłanami, za naszym miastem, za rodzinami naszymi. Wspieraj nas, Pani z nieba, przyczynami swymi. Maryjo, nasza najlepsza Matko, Pani Fatimska, przychodzisz w znaku fatimskiej figury do nas, do swoich dzieci, w milczeniu. Patrzysz, słuchasz i rozważasz w sercu wszystko to, co my przeżywamy. Jesteś wśród nas w tym trudnym polskim czasie. I chociaż w naszych oczach tyle łez radości i nadziei, to i zarazem tyle w nas bólu i smutku. Bracia i siostry, Tomaszów pięknie przywitał Matkę Bożą Fatimską. Te przemówienia, recytacje, wyznania składane przed nią niech stanowią wprowadzenie najlepsze do mszy świętej, która w tej chwili się zaczyna. Wszyscy, jak tu jesteśmy, wiemy, po cośmy przyszli. Wszyscy więc, jak tu jesteśmy, przeżyjmy tę mszę świętą, żeby tamte piękne słowa, które padły do tej chwili, teraz stały się modlitwą.